Co więcej, jego główna praca polega na pracy w komisjach, o czym już mówiono, ale także na niezliczonych spotkaniach z ministrami, w ministerstwach, w rozmaitych stowarzyszeniach, działalności lobbyingowej na rzecz swojego okręgu wyborczego. Jednym słowem, na ciągłym wędrowaniu po różnych instytucjach warszawskich. I jego powinności jest, jeżeli chodzi o obrady plenarne, jedna. Ma być wtedy, kiedy podejmuje się decyzję. Czyli wtedy, kiedy się głosuje. Jak Państwo patrzą, jak wygląda sala sejmowa w godzinach głosowania, to widzicie wszystkie miejsca zajęte. Bo to jest ten moment, gdzie się podejmuje decyzję. Natomiast jak się tą decyzję przygotowuje, to się już robi poza Sejmem. I tak jest na całym świecie, w każdym parlamencie. W niektórych parlamentach posunęli się jeszcze dalej. Nawet nie trzeba być w czasie głosowania. Tylko sekretarz klubu ma upoważnienie od swojego klubu, że na przykład 40 posłów, bo tylu jest, głosuje tak, a on robi to za nich. I idzie od stanowiska do stanowiska i przyciska przyciski. Dlatego, że ma pisemne upoważnienie. Więc drodzy Państwo, proszę, żebyście to rozróżnili. Moment podejmowania decyzji, pełna sala, moment przygotowania decyzji i praca na ten temat wydają się poza tą salą. Czy to bardziej chodzi o przestrzeganie prawa? Poza Sejmem w ogóle, na konsultacjach z ministrami, z wiceministrami, na ciągłym chodzeniu od urzędu do urzędu, żeby dyskutować najlepszy pomysł. Myślę, że w dużej części również w samorządach podobnie się odbywa, choć może nie z takim natężeniem, no bo jest... Zastrzeżenia do Sejmu powinny dotyczyć innych kwestii. Pytania, czy Sejm zajmuje się problemami, które z punktu widzenia obywateli są najważniejsze? I tu muszę ze smutkiem powiedzieć, że nie zawsze zajmuje się tymi problemami, bo Sejm jest i areną walki politycznej, i areną stanowionego prawa. I zawsze jest pytanie, co jest ważniejsze? Czasami niestety walka polityczna staje się ważniejsza niż spokojne stanowienie prawa dobrego dla obywateli. Wtedy jest fatalnie. A poza tym, jak Państwo tak patrzą, czym my się zajmujemy, to czasami pewnie macie takie wrażenie, że to są sprawy trzeciorzędne, czwartorzędne. Prawda? 10 raz Smoleńsk, 15 raz Macierewicz, któryś tam raz w WSI, jakiś tam raz Schetyna kontra Tusk. I zawsze zadajemy sobie pytanie, a co do cholery to obchodzi ludzi tu w Zgorzelcu, czy nie wiem, czy w Jeleniej Górze, czy gdziekolwiek indziej. Niestety w jakiejś części też to jest wynik zapotrzebowania medialnego. Jeżeli pani Małgorzata i wielu innych ludzi ciężko pracuje w komisjach, to Państwo tego nie zobaczą na ekranie. Nigdy. Bo to jest mało interesujące. Ale jeżeli ktoś wyjdzie i powie coś zabawnego albo coś mocnego, to wtedy oczywiście jest. Mnie się czasami też coś takiego zdarza. Bo jedno wiem, jak chcę być na ekranie telewizyjnym, to jak powiem coś mądrego, ale takiego no, codziennego, to dla mediów to nie jest to interesujące. Ale jak powiem coś oryginalnego, to wtedy tak. Tak, posłanka Pawłowicz ma najlepiej, bo posłanka Pawłowicz ma te umiejętności wszystkie w jednym. No, ale jeżeli chodzi o porządek dzienny Sejmu, o priorytety prac sejmowych i dalej, to również decydują ci, którzy mają na tej sali większość. No. Oni ustalają programy, oni ustalają porządek dzienny. Opozycja może się oczywiście awanturować, tam tupać nogą i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety niewiele to zmienia. Jeżeli chodzi o te kwestie, które pan podniósł, no jak można, ja rozumiem, że to jest jakiś zarzut nieprawdziwy, tu prawda, widzę ten,
Można się tylko zadumać nad podłością ludzi, którzy coś takiego wymyślają. Ja bym bardziej poruszył kwestię bezczynności, ponieważ jeżeli siedzi tutaj przede mną pani posłanka, która zgodnie z kodeksem karnym ma obowiązek powiadomić odpowiednie organy, no ja chciałbym po prostu zobaczyć, ile osób to widziało i ile osób... Czy nie? No pani posłanka, niech pan przekaże pani posłance, niech pani posłanka powiadomi prokuratora na przykład generalnego. Co panu szkodzi się spotkać z panią posłanką? Na przykład pani Wojtku. Ja to nie będziemy teraz polemiki prowadzić. Może inaczej, ja panu... Przepraszam, nie, pani Wojtku, była szansa na zadanie pytania, posłuchajmy pana premiera, dobrze? Bo inni mają jeszcze pytania. Chciałbym się odnieść do tej samej kwestii... Nie jest pan sam na tej sali. Nie, ale ja naprawdę panu serdecznie radził. No, rozumiem, że pan ma pretensje do wymiaru sprawiedliwości. Znaczy ja nie o tym chciałem teraz powiedzieć. Panie Wojtku, ja bardzo proszę, naprawdę. Zachowajmy kulturę. Ma pan przed sobą posłankę z tego okręgu wyborczego. No to nic lepszego się... Nie mogę panu poradzić, jak tylko umówić się, pogadać, przygadać materiały, poprosić o... Nawet zaraz. Poprosić o interwencję. A jak znam panią poseł Szłajnicką, to ona jest skrupulatna, będzie te sprawy pilnowała w miarę swoich możliwości parlamentarnych, interwencji i tak dalej, na pewno stanie po pana stronie. Jeżeli chodzi o gospodarkę energetyczną, no proszę państwa, nie ma kraju, który swoje źródła pozyskiwania